W tym filmie sprawdzimy, co się dzieje w gałęzi szeregowej RC, kiedy po naładowaniu kondensatora zrobimy w obwodzie zwarcie. Po naładowaniu, czyli po momencie, w którym natężenie prądu ładowania jest już równe zero i napięcie na kondensatorze jest stałe, nie zmienia się. Dokładnie mówiąc, wyprowadzimy równanie krzywej rozładowania w gałęzi szeregowej RC z niezerowym warunkiem początkowym. W poprzednim filmie narysowaliśmy w sposób dosyć intuicyjny wykresy napięcia na kondensatorze i prądu rozładowania w zależności od czasu. Teraz zastanowimy się, jakie równania opisują te dwie krzywe. Przypomnijmy jeszcze, że zjawisko, które opisujemy, nie jest wywołane żadnym zdarzeniem zewnętrznym. Do obwodu nie jest z zewnątrz dostarczana energia ani przez źródło napięciowe, ani prądowe, tylko obwód po zwarciu rozprasza swoją własną, zgromadzoną wcześniej energię. Na zewnętrzną przyczynę jakiegoś zjawiska mówimy w elektrotechnice wymuszenie. Tutaj, kiedy ładowaliśmy kondensator, wymuszeniem było włączenie z zewnątrz stałego napięcia. Obwód RC w jakiś sposób na to zareagował. I reakcja obwodu na wymuszenie nazywamy odpowiedzią wymuszoną. W przypadku zwarcia mówimy, że odpowiedź obwodu jest odpowiedzią swobodną albo swobodną składową całkowitej odpowiedzi obwodu, bo obwód wykorzystuje własną energię, a nie energię doprowadzoną z zewnątrz. Ładowaliśmy kondensator, zgromadził on jakieś ładunki na okładkach i jeżeli teraz zewrzemy go w ten sposób. To prąd popłynie w przeciwną stronę niż podczas ładowania, czyli w tę stronę. I spadek napięcia na oporniku to zgodnie z prawem OMA natężenie prądu razy opór, czyli iloczyn Ir razy R. I to jest równe napięciu na kondensatorze UC. Tutaj mała uwaga, trzeba bardzo uważać na znaki, bo w takim układzie pojawia się. Pozorna sprzeczność dotycząca znaków napięć albo kierunków prądów. Na oporniku spadek napięcia jest przeciwny do kierunku przepływu prądu, bo opornik jest elementem pasywnym i tutaj nie ma wątpliwości ale kondensator jest w takim układzie źródłem prądu czyli jest elementem aktywnym i w jego przypadku napięcie skierowane jest tak samo jak prąd płynący w przewodach łączących go z opornikiem. Jeżeli zatem zgodnie z równaniem kondensatora chcemy podstawić za IC wartość C razy DU po dt, to musimy te różnice znaków uwzględnić. Mówiąc inaczej, jeżeli przyjmiemy, że w takim oczku płynie dookoła ten sam prąd, to napięcia na kondensatorze i na oporniku będą miały przeciwne znaki. Albo odwrotnie, jeżeli przyjmiemy, że napięcia na kondensatorze i oporniku są równe, to prądy będą miały przeciwne znaki czyli ir. Równe jest minus IC. Wystarczy skorzystać z praw Kirchhoffa, żeby było to jasne. Czyli równanie będzie wyglądało następująco. Zamiast IR wstawiamy minus IC i zamiast IC wstawiamy C razy DU po DT. Czyli UC plus RC DU pod DT równa się 0. Rozwiązaniem tego równania jest zależność, której w tym filmie szukamy. Takie równanie różniczkowe można rozwiązać na wiele sposobów. Możecie w Khan Academy znaleźć filmy w odpowiednim dziale matematyki, żeby przyjrzeć się szczegółom różnych rozwiązań. My zrobimy to tutaj w formie skróconej, ponieważ to nie jest film o równaniach różniczkowych, tylko o rozładowywaniu kondensatorów. Jeżeli przyjrzymy się temu równaniu, to jeżeli zignorujemy współczynniki liczbowe, to rozwiązaniem musi być taka funkcja, która jest równa własnej pochodnej. Funkcja? A tu pochodna tej funkcji po czasie. Jedyna funkcja, która jest równa własnej pochodnej, to funkcja wykładnicza o podstawie równej e. Pochodna funkcji e do potęgi t równa jest e do potęgi t. Jeżeli tak, to zapiszmy funkcję wykładniczą o podstawie e. W postaci ogólnej i podstawiając ją do równania różniczkowego, wyznaczmy jej współczynniki. Rozwiązanie tego równania w postaci ogólnej przyjmie w takim razie następującą postać. Napięcie na kondensatorze w zależności od czasu U od T równe jest jakaś stała, na przykład K, razy E do potęgi i znowu jakaś stała, na przykład S, razy czas. Wstawmy to wyrażenie. Do równania różniczkowego i sprawdźmy, jakie powinny być współczynniki K i S, żeby spełnione było to, od czego zaczęliśmy, czyli drugie prawo Kirchhoffa dla oczka, prawo OMA dla opornika R i definicja prądu rozładowania dla kondensatora C. Jeżeli podstawimy za UC od T K razy E do potęgi ST, to otrzymamy następujące równanie różniczkowe: K razy E do ST. Plus r razy c razy d po dt, k razy e do potęgi st równa się 0. k razy e do st przepiszemy, plus r razy c. k jest stałą, więc możemy przenieść ją przed różniczkowanie, a pochodna po czasie e do st to jest s razy e do st e do st to funkcja złożona. Pochodna st to s, pochodna e do st to e do st. I jeżeli k razy e do st wyłączymy przed nawias, to w nawiasie otrzymamy 1 plus rc razy s. Iloczyn jest równy 0, kiedy dowolny z czynników równy jest 0. k razy e do st nie wszędzie jest równe 0, więc żeby równanie było spełnione, ten nawias musi być równy 0. Jeżeli tak, to 1 plus RC razy S równe jest 0, czyli S równe jest minus 1 przez RC. W związku z tym napięcie na kondensatorze w zależności od czasu równe jest K razy E do potęgi minus T przez RC. Tutaj pojawia się ciekawa rzecz, o której tylko krótko wspomnimy. Pojawił się w wykładniku iloraz T przez RC. RC. To stała czasowa układu. Opowiemy o niej w innym filmie. Zauważcie tylko, że jeżeli sprawdzimy, jaki jest wymiar iloczynu RC, to om razy farad to jest volt przez amper razy kulomb przez volt, czyli kulomb przez amper, a amper to kulomb przez sekundę. Otrzymaliśmy sekundę, czyli RC ma wymiar czasu. O tym, jaki to czas, powiemy kiedy indziej. Wracamy do równania różniczkowego, w którym została nam jeszcze do wyznaczenia wartość stałej k. W równaniu, które otrzymaliśmy, jeżeli znalibyśmy wartość napięcia dla jakiegoś konkretnego czasu t, to moglibyśmy podstawić za t i za u od t konkretne wartości liczbowe i wyznaczylibyśmy wartość liczbową współczynnika k. Znamy wartość napięcia na kondensatorze dla czasu t równego 0. Dla T równego 0, napięcie na kondensatorze UC od 0 równe jest napięciu, od którego zaczynało się rozładowywanie. Oznaczmy to napięcie początkowe przez U0. Jeżeli tak, to podstawiając U0 za UC i 0 za T, otrzymujemy, że U0 równe jest K razy E do potęgi minus 0 przez RC. E do potęgi 0 to 1. Czyli k równe jest napięciu początkowemu kondensatora u0. W takim razie nasze równanie przyjmuje postać uc od t równe jest u0 razy e do potęgi minus t przez rc. Możemy jeszcze wyznaczyć natężenie prądu w zależności od czasu, które zgodnie z prawem Oma równe jest u przez r, czyli i od t równe jest u od t przez r. Czyli dla takiego układu RC prąd rozładowania w funkcji czasu równy jest u przez r razy e do potęgi minus t przez rc. I tak wygląda odpowiedź swobodna układu RC. Zarówno napięcie na kondensatorze, jak i prąd rozładowania są funkcjami malejącymi wykładniczo i dążącymi asymptotycznie do zera. Na wykresie u od t i od te wyglądałoby to tak i tak